Sponsorem odcinka jest marka DAF, która prowadzi program DAF Self Esteem. Do wszystkich kobiet, które nie wierzą w siebie i które myślą, że urodziły się bez skrzydeł. Nazywam się Gosia Oma, jestem psycholożką i zapraszam do mojego podcastu Life No Makeup. Pokażę Wam prawdziwy świat, prawdziwych ludzi i prawdziwą siebie. Nikt tak jak ona nie opowiada o miłości z radością w sercu i uśmiechem w oczach. Katarzyna Grochola. No makeup. Najbardziej odważna rzecz, jaką zrobiłaś w życiu? O matko moja, nie wiem od czego zacząć. No mnóstwo odważnych rzeczy zrobiłam. Uciekłam z domu, kiedy było trzeba, bez dokumentów, tylko z córeczką, psem i szczurem. Naprawdę wybudowałam domek za 42 tysiące, bez ogrzewania. No wielkości 45 metrów, ale mieszkałyśmy tam. Najtrudniejsza decyzja, jaką podjęłaś? Rozstania, a czasami z niewłaściwymi ludźmi. Gdybyś mogła wymienić jakąś jedną wartość, która jest dla Ciebie najważniejsza? Ogólnie miłość, ale myślę, że wartością niezwykłą jest życzliwość. Najgorsza rada, jaką usłyszałaś w życiu? Jeśli nie skończysz studiów, to skończysz na poczcie. A najlepsza rada, jaką usłyszałaś w życiu? Boże drogi, czy ja w ogóle słuchałam jakichś rad? A czym jest dla Ciebie autentyczność? No nie, no po prostu jakąś prawdą o człowieku. Cenię sobie naprawdę chyba prostotę, ale nie znoszę prostactwa. Wszystkim dziękuję Ci, że się tutaj pojawiłaś i że się zgodziłaś ze mną. Ja Ci dziękuję, że mnie zaprosiłaś, choć do Radomia miałybyśmy być tutaj od nas z Milanówka. W sumie śmieszne, bo mogłyśmy się spotkać, mieszkamy w tym samym miejscu. Ale to jeszcze, wiesz, wszystko przed nami. Oczywiście. Czy Staś przyniósł Ci dzisiaj śniadanie? Tak. Co to było? Na talerzyku wyciśnięta pasta rybna, którą bardzo lubię. 4 gromeczki z szyneczką, ale mogłam sobie odłożyć szyneczkę i położyć tam pastę. Tabletki. Herbata z cukrem. I wczorajsza sałatka bardzo pyszna, którą zrobiłam na ostro z truskawkami. On tak zawsze przynosił Ci? Tak, on jest niespokojny, jak ja schodzę wcześniej. Czegoś mu brakuje. Mój mąż jest człowiekiem, który ma bardzo podzielone, chciałam powiedzieć poglądy, ale poglądy ma jasne. Wiesz, ma dzień, że tak się wyrażę, zaplanowany. Wstaje, ćwiczy na pianinie, potem mi robi śniadanie, potem pilnuje, żebym zjadła tabletki, potem gra na pianinie, no chyba, że wiesz, Iga gra, prawda? No to nie, to wtedy mu to strasznie psuje porządek. Potem 5 minut na rowerku, potem na zakupy. Nie o 11, tylko 15 po 11. Czy jest taki uporządkowany? Mm-hmm. Ale ty nie jesteś. Mm-mm. No i jak to się wszystko zgrywa w jedną całość? No właśnie tak musimy, wiesz, tak ostrożnie. Ale jego nie denerwuje twój chaos, a ciebie jego porządek? Nie, co ty, ja już jestem za duża. Tak sobie myślę, właściwie to mu troszkę zazdroszczę, bo gdybym ja miała taki uporządkowany dzień, to bym na przykład była szczuplejsza. Podobno wystarczy tylko 30 minut dziennie jakieś ręce przekładać czy coś, żeby nie mieć pachelenek. Ale pisanie jest dyscypliną, jest takim porządkiem. Trzeba być podobno uporządkowanym, żeby napisać chociaż jedną książkę. Napisałaś ich już ile? 21. 21 książek. Ale wiesz co, te książki się tak we mnie kotłują, rozumiesz? Jakieś zdanie usłyszę, albo poza tym muszę mieć ostatnie zdanie, żeby siąść do pisania. A samo pisanie już mi potem jakoś idzie. No ta ostatnia kosztowała mnie 7 lat, ale w międzyczasie wydałam 3 inne, więc jestem trochę usprawiedliwiona. A to jest tak, że to jest taki, to się bierze od takiego niepokoju właśnie, który musi być przez ciebie wyrzucony. Taka jestem jakby w ciąży, wiesz. Że i tego się trzeba pozbyć w którymś momencie. I wtedy siadam i wtedy piszę po 14 godzin. A potem czasami zmieniam, a czasami nie. Jest to bardzo przyjemne. Niestety nie jestem uporządkowana. Nie jestem jak Sienkiewicz, który, wiesz, wstawał tam o 2 w południe na obiad i ocierał pot z czoła i jak go pytali, co go tak męczy, to mówił praca nad prostotą stylu. A ile po prostu dorywam się do komputera. A ile wy jesteście już z tym swoim mężem? Z matko, swoim... no 6 lat już. 6 lat? To jest kupa czasu. Nie bałaś się wziąć ślubu? Mm-mm. W ogóle, no niestety. No nie boję się pewnych rzeczy. Powiedziałam ci, że całe życie hazarduję.
skaczę do basenu, sprawdzam od jakiegoś czasu, czy tam jest woda. A gdzie się poznaliście? Na schodach. Kościoła? Na schodach, nie. A to byłoby ładne, nie? Na schodach w pałacyku pod Poznaniem, gdzie jego przyjaciel, a mój serdeczny kolega i mój i mąż mojej przyjaciółki z lat dziecinnych miał, znakomity saksofonista, miał swój benefis. I to tak strzeliło od razu? Coś takiego się tam wydarzyło, takiego dziwnego. Zostaliśmy sobie przedstawieni i jakoś tak. I szybko się to potoczyło? No, związek, tak? I się szybko potoczyło, bośmy gadali do 5 rano, aż nas słońce spiekło, że tak się wyrażę. Pytam dlatego, że ten temat tak właściwie próbuję połączyć i twoje książki, i to, co mówisz, i też to, co właśnie piszesz z twoim życiem osobistym, no bo to jest przecież nasze, jakieś nasze zaplecze, bo jest w sobie mnóstwo takiej bym powiedziała, może nie naiwnej, ale dziecięcej wiary w miłość. Takiej jakby nie, wydaje mi się, że nie przetrawionej przez lata, nie zepsutej, bo nie wiem, tak myślę o sobie, kiedy myślę o związkach, to wydaje mi się, że coraz więcej... Związek można zepsuć, ale miłość nie jest nigdy zepsuta. Mhm. Ona się może czasami skończyć, ale miłość się nie psuje. To tak za każdym razem dajesz szansę, taką po prostu jakby carte blanche i mówisz, spróbuję. Może to jest ten hazard, o którym tak, mówisz. Coś takiego. Jest. Mhm. Wiesz, jako dziecko zakładałam się z koleżanką, czy przejedą ulicą Grójecką na przykład 3 samochody czerwone w ciągu godziny, a to był czas, kiedy naprawdę nie było czerwonych samochodów na świecie, a w każdym razie w Polsce. Albo czy będzie rejestracja 00, bo 00 rejestracja to wiesz, wielka miłość. 1-1 niespodzianka, 2-2 i tak dalej. Nie? Tak? No oczywiście. Nie wiem. Nie wiesz takich rzeczy. 00 miłość? No jacha. 1-1 przyjemny dzień, 2-2 niespodzianka. Czy spotkasz mężczyznę? 4-4 spotkasz kobietę. 5-5 zdrada. 6-6 romans. 7-7 dostaniesz wiadomość. 8-8 kłótnia. 9-9 wszystko na nic. Więc wiesz, myśmy się zakładały z koleżankami, co przejedzie. No i wierzyłyśmy też w to. 1-1 to wiadomo było, że jest przyjemny dzień. A dzisiaj są książki coachingowe, które mówią... Stań i pomyśl, co mnie dzisiaj dobrego spotka. A myśmy wychodzimy na ulicę 1-1, o, kapitalnie, klasówka tam, że pójdzie. No tak, ale nie wkrada ci się taki rodzaj, nie wiem, sarkazmu trochę, takiej ironii? Wiesz co, bardzo mi się wkradał i sarkazm, i ironia. Nawet uważałam, że to jest... jakby taki wyznacznik inteligencji, ale bardzo zmieniłam zdanie na ten temat. I w sarkazmie, i w ironii jest jakieś obrażanie. Jakaś taka podstępność, której nie służę już w tej chwili. Jestem raczej za życzliwością. Wiesz, poczucie humoru też bywa... Znaczy jest określane przez psychologów jako przemocowe. Lekko, nie ale zawsze. Jednak. Więc, a sarkazm i ironia moim zdaniem to są przemocowe rzeczy, więc nie bawię się w to. Nie lubię tego. No z upodobaniem czasami powtarzam kawały różne. Ale jesteś taką... Na przykład jak premier pojechał kiedyś dawno temu, jakiegoś państwa oczywiście, do przedszkola i tam była taka dziewczynka i on jej dał rakietę tenisową. I Iga się bardzo ucieszyła. Wow, zrozumiałam. No nie, bo ja nie rozumiem w tym wyroku. Znaczy się powiedzieć, się przestraszyłam. Nie, co? Pomyślałam, jak ja się zaśpieję teraz. No właśnie, widzisz. Takie mam poczucie, że ta miłość w ogóle jest dla ciebie strasznie ważna w życiu. Ale ja, wiesz co, naprawdę myślę, że dla każdego jest ważna. Mhm. I ona nie musi się wcale przejawiać w splocie seksualnym na łóżku. To jest takie uczucie, które ci dodaje skrzydeł. Jak coś robisz fajnego, jak się spotykasz z fajnymi ludźmi, jak coś dobrego się dzieje. A jeżeli jeszcze ty jesteś przyczyną tego dobra, które się zadziało, no to jest właśnie to takie wszechogarniające, wiesz, dotulenie.
do serca kogoś, co powoduje, że twoje serce jest dotulone bardzo. To prawda, tylko ta miłość też bardzo często jednocześnie budzi w nas na przykład strach. No straszny przed odrzuceniem. Dokładnie. Bywa, że nas rozczarowuje, czasem nas wręcz przeraża ze względu na to, co przeszliśmy. Twoje życie też nie było usłane różami. No nie, nie. No właśnie, jak udało ci się zachować jakby tą taką czystość serca? Wiesz co, no z tą czystością serca to nie wiem, ale pamiętam, że mi niezwykle w najtrudniejszym momencie mojego życia, a było to dawno temu i naprawdę nie było żadnych wspomagaczy w postaci mądrych książek, wiesz, lub książek, które cię uczą, jak wydobywać to, co jest dobre. Ale pamiętam, że książką, którą miałam na półce, nie pamiętam tytułu, o przyjaciołach czy coś, jakiegoś amerykańskiego psychologa starą, upadła mi i otworzyła się na stronie, kiedy byłam naprawdę w strasznej sytuacji. -22 stopnie, koty na zewnątrz, których nie mogłam znaleźć, padł akumulator w starym samochodzie, zamarzła woda w studni, w związku z tym w domu nie było wody, padł prąd, była tylko jedna faza w jakichś bocznych kontaktach, miałam 22 złote, dwa psy, moja córka szczęśliwie była na obozie, a mój mąż był z kochanką na nartach. I wtedy miałam naprawdę taki moment, kiedy wiedziałam, że ani jeść, ani pić, nie mówiąc o innych rzeczach, które w łazience, do których potrzebna jest woda, sama sobie zafundowałam tę sytuację jakoś, przenosząc się z własnego mieszkania z obcym mężczyzną do wspólnego życia. Jak mi wypadła ta książka, to się otworzyła. Wypisz 10 dobrych rzeczy, które się dzisiaj zdarzyły. Jeżeli tego nie potrafisz, to nie żyjesz. I ja wzięłam ołówek i zacząłem pisać. Mam ołówek. Mam dom. Ogrzewania nie było, bo jak wiadomo, jak padają fazy, to już nie ma ogrzewania. Mam dom, mam kominek, mogę napalić w kominku, mam 20 zł, mam oliwę i trochę kaszy i ryżu, czyli mogę ugotować dla psów. Mam telefon, z którego mogę zadzwonić. To, że nie chciałam do nikogo zadzwonić, bo co powiedzieć, no. Drodzy moi, prawda, postawiłam wszystko na jedną kartę i się okazało, że przegrałam. Tą kartkę znalazłam 10 lat później. Wiesz, że się tak wzruszyłam, że się popłakałam przy tej kartce. Ale te 10 wymieniłam. Te 10 tych lat. Koty wróciły. Ostatni zapis to był koty wróciły na noc do domu. Więc wiesz, można. Drugą taką rzeczą niezwykle dla mnie ważną, ponieważ byłam wściekła na świat, wściekła na faceta, który okazał się strasznym mężczyzną. Przyjaciółka mi powiedziała: Kasia, jest taki stary dowcip, jak pewien Żyd z Nowym Jorku miał sklepik mięsny, ale i 7 córek. Nagle wyburzono plac przed jego sklepikiem. Okazało się, że tam powstaje supermarket. Wszyscy Żydzi posprzedawali swoje interesy, ale jego interesu nikt nie chciał kupić. On poszedł do Rebego i powiedział: Rebe, daj mi jakieś przekleństwo na ten supermarket. A Rebe powiedział: ty głupi Żydzie, ty masz wstawać pół godziny wcześniej rano, myć chodnik przed swoim sklepem, myć szybę przed swoim sklepem i posyłać 7 błogosławieństw w stronę tego supermarketu. Żyd tak robił. Codziennie wstawał i wymuszając uśmiech na swojej twarzy, uśmiechał się w stronę po wymyciu swojego sklepiku. A supermarket rósł i rósł. Po 3 miesiącach zatrzymał się rano super samochód. Hammer. Wysiadł z niego młody mężczyzna i powiedział: I'm a joke. Joe Black. Bardzo lubię ten film. Jestem właścicielem tego supermarketu. Tak pana obserwuję od paru miesięcy.
czy nie zechciałby pan zostać dyrektorem działu mięsnego w moim supermarkecie? Ja pamiętam, jak wychodziłam na drogę w Milanówku, tuż koło miejsca, gdzie mieszkasz, i posyłałam 7 błogosławieństw, przymuszając się do tego. Podjechał kiedyś ktoś amenem do ciebie? A potrzebujesz, żeby podjechał teraz? Nie, ale dużo innych rzeczy się zdarzyło. Wiesz, chodziło przecież psychologicznie o to, żeby dać sobie radę z tym uczuciem złości. Bardzo gniew jest dla mnie twórczy. Mhm. Gniew uważam, że dobrze wykorzystany jest potwornie silną i dobrą emocją. Mhm. Ale on musi być też wykorzystany w celu czynienia dobra, zmiany. A nie, wiesz, gniewam się i tłukę koło siebie rzeczy. Wtedy postawiłaś na złego konia? O tak. No parę razy w życiu. No właśnie, czy potem też zdarzyło ci się postawić na złego konia i zastanawiać? No potem to były takie drobne oczywiście rzeczy. Ale pomyślałam sobie, że wiesz, można żyć tak, żeby rozpamiętywać to, co się stało złego i nie daj Boże w tym zostać. Albo uważać, no, że odbieram lekcje jakieś. Mhm. No czasami bardzo drogie. Mhm. No właśnie emocjonalnie, a i również finansowo. No właśnie o tych lekcjach. Bo można też się zastanowić, pewnie to robiłaś, bo wiem, że mówiłaś mi, że byłaś w terapii. Jakby dlaczego tak się wydarzało, że wybierałaś takie osoby do swojego życia? No wiesz, to jest taki syndrom trochę żony alkoholika. Mhm. To znaczy wezmę i tę rękę przytulę do żelazka i ile wytrzymam? Mhm. Wytrzymam jeszcze trochę? Nie, to nie jest żelazko. To było więc twoje? Oczywiście. I a w jakim tak sensie? Nie mam pojęcia, bo byłam z domu no właśnie dosyć miłego, alkoholu tam nie było. Prawdopodobnie były inne braki emocjonalne, tak jak w każdym naszym domu. Ale nie mam pojęcia. Wiesz, tak jakbym się upierała, że rzeczywistość musi być taka, jak ja chcę. Że ja to wytrzymam. Że na pewno będzie lepiej. A teraz się nauczyłam, że owszem, wytrzymam. Że mogę mieć nadzieję, że będzie lepiej. Ale nie mogę z tym żelazkiem, wiesz, gorącym, rozparzonym chodzić i tłumaczyć sobie, że ono wystygnie. A ty tak trzymałaś to żelazko, bo chciałaś się uruchomić, czy widzieć siebie jako taką, wiesz, supermocną supermenkę, która wytrzyma wszystko, to cię budowało? Czy ty byłaś takim żebrakiem trochę emocjonalnym, który potrzebował, żeby go kochać za wszelką cenę? Nie, to nigdy nie buduje. Wiesz, trzymanie ręki przy gorącym żelazku to naprawdę wiem, trzeba tę rękę jak myślałaś oderwać wtedy? Wiesz co, myślałam, że wytrzymam i że świat się zmieni. Ale świat jest taki, jaki jest. Mhm. Jedyną osobą, którą mogłam zmienić, byłam ja sama, więc dojście do tego nie było taką prostą rzeczą. Mhm. Wiesz, jedni się z tym rodzą, a inni tam trwają w jakiejś ułudzie. Ja tę ułudę swoją lubię, bo inaczej bym nie mogła być pisarką. Ale jednak w życiu własnym no, człowiek musi, wiesz, słuchając serca, kierować się jednak rozumem. To prawda, tylko ten rozum często, jeśli chodzi o takie życiowe decyzje, daje nam, czy rozwój osobisty, dzisiaj mówimy, czy właśnie terapia, pochylenie się nad tymi błędami, czy tymi decyzjami, które były trudne. Pytam o to, bo wtedy ma się taką głębszą świadomość co do tego, jakby kim się stałaś. I tak, ale nie tylko kim ja się staję, mhm, tylko kim są ludzie, z którymi rozmawiam. Rozumiesz, jeżeli w sobie coś przepracuję, to potem patrzę z większą życzliwością na przykład na swojego męża, który ma, wiesz, ustawiony dzień i jak mu się ten dzień zaburza, to nie wie, co robić, ale też, który potrafi być na tyle elastyczny, że jak nam przysłała jego córka bilety do Hamburga kolejowe. Ja sobie pomyślałam, o matko, ale przecież w pociągu to nie będzie nam tak dobrze. Pojedźmy jednak samochodem. Czy myślisz, że byłabyś gotowa go przyjąć 20 lat temu? Byłabyś gotowa to zaakceptować? Czy mogłaś go spotkać nie, teraz? Byłam za... No nie chciałabym siebie obrażać specjalnie, ale za bardzo taka, że musi być po mojemu. Mhm. Nic nie musi być po mojemu.
Jak jest słońce, to można wystawić twarz do słońca. Jak jest deszcz, można się ucieszyć, że podlewa rośliny. Rozumiesz, to na tym chyba polega mądrość, a nie na tym, że przestań padać, przestań padać, przestań padać. Sama wywołałaś trochę ten temat, mówiąc, że nic nie jest po naszemu. Ogromną pokorę uczy nas choroba. To jest kolejne twoje spotkanie z chorobą. Taką chorobą, która brzmi poważnie. O, wstrętnie nawet bym powiedziała. Jak ty się teraz z tym czujesz? Jaki to jest czas dla ciebie? Wiesz co, jakoś nie miałam możliwości, żeby chyba przyjąć to wszystko. Ponieważ jak się dowiedziałam, że mam tego raka płuc, to po pierwsze chciałam bardzo oddać książkę wydawnictwu. W związku z tym przewróciłam ją na lewą stronę i na gwałt. Bo jakoś mi się tak wydawało, że jeżeli to ma być moja ostatnia książka, no to już, prawda, bo mogę nie wrócić, może się coś stać. Ale nie miałam czasu się przejąć w takim sensie. Martwiłam się o to, że wiesz, nieustalony testament, że muszę się spotkać ze swoją córką, że pewne rzeczy trzeba ustalić, bo różnie może być, ale to wszystko jakoś nie było w strachu, tylko w takim odpowiedzialnym, w takim odpowiedzialnym traktowaniu rzeczy, która jest poważna. I nie, że o, ja na pewno umrę i teraz no, ty zrobisz, wiesz, ten pierścionek tutaj, Oli, a to tutaj, a to tutaj. Tylko w takim, słuchaj, no gdyby się coś zdarzyło. My z moją córką zresztą zawsze piszemy testamenty przed wyjazdem. Więc ja szłam do szpitala dosyć spokojna i natychmiast, wiesz, tam 4 dni to trwało. Potem wyszłam ze szpitala. W tym szpitalu dostawałam bardzo przyjemne środki, żeby mnie nie bolało. Więc nie bardzo pamiętam. Pamiętam tylko, że zganiali mnie z łóżka, żeby chodzić, chodzić, chodzić i tutaj odsączać te wszystkie krwawe rzeczy. Ale byłam tam jedną ze 100 osób, które też chodziły po tym korytarzu. Myślałaś, że to może być twoja ostatnia książka. Myślałaś, że możesz umrzeć? Czy o książce myślisz, myślałam, czy myślisz, ale... że możesz umrzeć? Dopuszczam taką możliwość. Ze względu na chorobę? Wiesz co, nie. Dopuszczam w ogóle możliwość ostatnio, że każdy może umrzeć. Może to być nawet taka pewność, bym powiedziała nawet. I to jest chyba ta pewność. No jesteśmy śmiertelni. Ale czy myślisz, że to może zdarzyć się teraz? Czy ta choroba nadzieję, nie spotyka już śmierci? No wiesz, robili mi poprawkę za chwilę, jak poszłam na zdjęcie szwów, to się okazało, że niestety Kasiu jutro z torbą z powrotem, bo trzeba drugi raz operować i tam wycinać jakoś więcej, czego nie było na pecie widać. Więc miałam szczęście, że widzisz, można było powiedzieć, Boże, jakie nieszczęście, mogli ci od razu więcej wyciąć, prawda? A ja sobie pomyślałam, ale mam szczęście, że ktoś ten, wiesz, minimalny kawałeczek tej komórki wyabstrahował w miejscu cięcia, bo PET na to nie wskazywał. Więc wolę traktować rzeczy, które mi się przydarzają jako szczęście, niż jako nieszczęście. I tego, mam nadzieję, się będę trzymać. Dużą masz taką sprawczość też w tym myśleniu nawet, czy w zarządzaniu swoimi emocjami. Tak się zastanawiam, bo słyszę milion radości, optymizmu, takiej nadziei, no, ale wiesz, dobrych czasami uczuć, życzliwości. Też powiedziałaś o gniewie, że gniew jest tą emocją. Dla mnie jest twórczy bardzo. Jest twórcza. A jak co ja się wściekam, to mogę góry przenosić. Strach, strachu nie widzę, jakby nie widzę dla niego miejsca. I jakby nie, chciałam wiesz co, chyba lęk jest w ogóle, ale nie potrafię tego nazwać jakoś. Bo myślę, że jestem bardzo podszyta lękiem. Poza tym strach jest też zdrowy przecież. Strach nas chroni przed różnymi rzeczami. No to lęk jest taki niszczący, bo on tak podjada. Ale za każdym razem sobie myślę, jakoś przecież będzie dobrze. No. Jakoś będzie. Wiesz, bo jest mi to bardzo bliskie, co mówisz, a jestem też, ja jestem lękowa, a jednocześnie też tak bardzo kocham życie i czuję tą twoją miłość do życia i taką no, nadzieję, tej nadziei, tak czuję dużo też bardzo nadziei.
ale im bardziej się to życie kocha, tym bardziej nie chce się go tracić, więc tak nie jednak wracam go do tego stracić. Lęku, jakby czy masz takie momenty, kiedy się z nim spotykasz? Małgosia, boję się właściwie o wszystko i właściwie jestem chyba straszną pesymistką. Mhm. Tylko wierzę wiesz, ci. Mam taki sposób wiem. Walczenia z tym swoim pesymizmem, żeby jednak tam, wiesz, wybierać te rzeczy lepsze, bo to mnie jakoś podnosi. Ale lęk mam w sobie. No wiesz, powiedziałam mojej terapeutce, że budzę mojego męża w nocy, bo on nie chrapie. Więc ja muszę sprawdzić, czy żyje. No, rozumiesz, no to jest przecież głupota na miłość boską straszna. No, nie dość, że wiesz, jemu przeszkadzam spać, to jeszcze siebie wkręcam. Wiesz, jak matka przy łóżeczku dziecka, prawda, zapłacze, nie zapłacze. No. A ja nie jestem matką i nie mam małego dziecka i jakoś, ale bardzo trudno przeżywam choroby i śmierć swoich przyjaciół. Bardzo. A swoje? Wtedy mniej. Mniej, ale przyjaciół naprawdę to jest to coś, co mnie rozkłada i muszę szukać jakoś pomocy potem, żeby się wesprzeć. Czy w swojej chorobie znajdujesz też przestrzeń dla siebie? Bo też domyślam się, że gdybym o to zapytała, to na pewno powiedziałabyś, że kiedy myślisz o tym, że miałabyś odejść, to pewnie myślisz o tym, kogo byś zostawiła, kogo byś nie mogła utulić. Wiesz co? Martwiłabyś się o tych, którzy zostają. Martwiłabym zapewne. Się. Martwiłabym czy martwisz się o siebie? Mam nadzieję, że Pan Bóg mi da kapitalną, radosną śmierć. Że się nie będę męczyć. Że nie będę rozwijać tego tematu, w jakich okolicznościach i w jakich warunkach umrę, bo to się nie nadaje do oglądania przez dzieci. Ale że będzie to jakieś bardzo też przepiękne wydarzenie. Że wiesz, ja kiedyś miałam po pierwszym raku i po pierwszej operacji miałam dosyć niebezpiecznym, mocno krwotok, straciłam prawie 1,5 litra krwi. I tam nie wiedzieli, co z tym zrobić lekarze. I miałam wrażenie, nie wiem jak to brzmi, ale no ale tak było, że leżałam w sali szpitala, paliłam papierosa w łóżku, bo już było mi wszystko jedno, bo umierałam. I widziałam wszystkich zmarłych obok. I ogarnęła mnie, wiesz, widziałam ich i widziałam ich tak samo wyraźnie jak drzwi, które miały taką rysę od klamki. Te obrazy się nie zaburzały. Tych zmarłych było miliard, a każdą twarz widziałam tak jak twoją. Jakbym miała zooma, wiesz, w oku, który... I ogarnęło mnie tak nieprawdopodobne uczucie takiej niezwykłej harmonii, ale to, co mówię, nie ma odniesienia w żadnym języku. Wiesz, to tak, to harmonia jest, brzmi tak, jakby to była pchła przy słoniu. Nieprawdopodobne uczucie towarzyszenia, miłości, opieki, takiego przekazu, nie bój się. Zresztą w tym momencie przestałam krwawić, więc myślę, że jeżeli byłam rzeczywiście na tej granicy jakoś, to śmierć będzie uczuciem niezwykle przyjemnym, niezwykle oczyszczającym, niesamotnym. To umieranie może być samotne, natomiast już to przejście będzie... No jak sobie to przypominam, wiesz, to aż mi się robi tak. Mi też się robi. Ja też dziękuję, że mi o tym mówisz, bo to jest, wiesz, jak myślę, że kogoś obdarzasz taką opowieścią, to też jemu dajesz jakiś rodzaj spokoju. No ja wiem, z tym, że wiesz, że połowa ludzi sobie pomyśli, że jestem idiotką kompletnie. No to nie wiem. Nie dość, że ostatnio jestem lewakiem, to teraz będę idiotką, która wymyśla różne. Ale wiesz co, już jestem na tyle duża, że... Pewnie myślałaś też o tym momencie, mówisz, że wtedy przestałaś krwawić. To znaczy, że ty wróciłaś.
Nadawałaś temu jakiś sens? Wiesz, dlaczego wróciłaś wtedy? Nie. Nie było takiego przekazu z moich ulubionych książek o śmierci. Życie po śmierci i tak dalej, i tak dalej. Nie, ale jak mówię o papierosie, to nie chcę Państwa namawiać do palenia. Tylko mówię o tym, że byłam przytomna. Że to nie wydawało mi się, bo żeby trzymać papierosa zapalonego, trzeba być istotą przytomną. Więc to nie było jakieś zaburzenie mózgu, bo straciłam na moment przytomność, ale nie wiedziałam o tym. I tylko dlatego mówię o tym durnym, koszmarnym, głupim paleniu. Natomiast nie miałam, wiesz, jedyny przekaz, który był, to był taki nieprawdopodobnie otulający cię absolutny brak czegokolwiek złego. Nie było tam żalu, nie było tam złości, nie było tam samotności, opuszczenia. To była jakaś taka przestrzeń. Nie myślałam o swoim malutkim dziecku, nie myślałam o swoich rodzicach. Przecież ja byłam młodą dziewczyną, 30-letnią. Ale tam była taka przestrzeń, taka, że każdy będzie kochany w tak niezwykły sposób, w tak niedostępny w tym świecie, w którym jesteśmy, że właściwie aż się cieszę na myśl, że nas to wszystkich spotka. Ale wróciłaś wtedy. Wróciłam z jakiegoś powodu. Zawsze chciałam być pisarką, więc może dlatego poczekałam jeszcze 10 lat. Ludzie się bardzo boją na ten temat rozmawiać. I też mam poczucie, że właśnie też mówisz, że piszecie testamenty, jakby wypierają do końca coś, co jest oczywiste i co na pewno będzie. No tak, ale bo wiesz co, mnie fascynowała zawsze śmierć. Tak samo jak ciebie. No nie, tak, no. Mnie też. Ale myślę, że w takim memento mori jest zawarta tak naprawdę próba ratowania tej radości, którą mamy, dopóki tu jesteśmy. Że to, wiesz, Wołodyjowski, jak chodzi, memento mori, to raczej było, że to memento mori boskie jest takie, ponieważ to się skończy, więc wykorzystaj ten czas, który masz. Bądź dobry, bądź życzliwy, czyń dobro, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, ale pamiętaj, że to się skończy, w związku z tym, wiesz, to jest tak, jak jesz jakieś pyszne danie. Ono się musi w którymś momencie skończyć, bo inaczej byłoby obrzydliwe, prawda? Prawda. Ale paradoksem jest też to, że jakby, no bo z jednej strony nie mamy na to wpływu, no bo nie mamy wpływu na sam fakt, że odejdziemy, prawda? Czasem nie mamy wpływu na ten moment też tego odejścia, chociaż możemy dbać o swoje zdrowie bardziej. Ale myślę, że na wiele rzeczy możemy się też przygotować i że my tego w ogóle nie robimy. Ani poprzez to, że nie rozmawiamy o tym, ani poprzez to, że nie wybieramy sobie jakiejś filozofii, religii, jakiejś myśli też, która może nam dać światło, prawda? No. Jakiś sens w ogóle tej drodze. Czy temu, że jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało w ogóle, kto chcielibyśmy, żeby towarzyszył nam, no nie wiem, skończywszy na tym, po zamykaniu różnych spraw, czy zaplanowaniu samego pożegnania, no to są wszystko bardzo ważne rzeczy tak naprawdę. I dla nas, i dla ludzi, którzy po nas zostają i zbierają to, co zostawiliśmy na ziemi. Ty myślisz o tym momencie w ogóle? Wiesz co, mam u siebie w domu meble po swojej babci. Nie są cenne. Stół po swojej przyjaciółce i koniki po niej, wazon po mojej drugiej przyjaciółce, kilim po mojej ciotce. I jakoś podoba mi się idea nadawania drugiego życia tym przedmiotom, które dla kogoś były jakoś ważne. No mamy taką tendencję, żeby się tym nie zajmować, bo nam się wydaje, że jak nie będziemy o czymś mówić, nie wywołuj wilka z lasu. To nie stanie. Ale myślę, że dobrze jest się przygotować jednak i powiedzieć, czego by sobie człowiek życzył, czego by sobie człowiek nie życzył. Wiedziałeś to komuś? Tak, mojej córeczce. A jakie przedmioty myślisz po tobie zostaną? Powiedziałeś, że zostają przedmioty. Powiedziałam Dorotce, że wszystko może rozdać.
przyjaciołom, mogą wejść do domu i sobie powybierać. Bo moja córka, jak patrzy na te meble, to mówi, jak ja się cieszę, mamo, że ja nawet jak to odziedziczę, to nie będę musiała tego mieć. Jesteś niesamowicie taka radosna, wiesz? To jest tak też dla mnie duże zaskoczenie. Ale może przy kim innym nie byłam taka radosna. Ja mogę ci wymienić parę nazwisk. Ja teraz cały czas prowokuję do smutnych rzeczy właśnie. Zobacz. Tylko byłabym poważna i mówiła tak, nie. Albo bym w ogóle z nim nie rozmawiała. O, nie rozmawiałabym w ogóle z nim. Znaczy, wiesz co, naprawdę mi się wydaje, że przecież ja też płaczę. Bywam zrozpaczona. Bywam smutna. No jak się złoszczę, to nie daj Boże. Panie, to naprawdę złoszczę się bardzo rzadko, ale to wtedy naprawdę krew mnie zalewa. A kiedy jesteś zrozpaczona? No zrozpaczona jestem jak przy rozstaniach, przy śmierciach, przy modleniu się o czyjąś śmierć, bo nie chcę nadejść, a ten ktoś się tak męczy. Bo i za to się potrafiłam modlić. Jestem zrozpaczona, kiedy jestem bezradna. Wiesz, nic nie można zrobić. No można tylko towarzyszyć jakoś, w ułomny sposób. Osobom, które niekoniecznie też chcą tego towarzystwa. Bo ja na przykład, jak jestem bardzo zrozpaczona, to jestem, wiesz, taka... W sobie. Nie dotykajcie mnie specjalnie. No właśnie, czy tobie w ogóle jakby można czasem pomagać też? Można, czy już teraz tak. Teraz, bo tak no. Jesteś bardzo, też bardzo proszę, samowystarczalna i też taka właśnie, tak jak mówisz, to tak się składa trochę w taką całość. Ale wiesz co, Małgosia, że ja pamiętam... Że dla świata masz tyle, a dla siebie tak ale wiele. Ale pamiętam, że ja w ogóle umiałam prosić zawsze. I ja uważam, że to w ogóle jest piękna, jedna z niewielu moich zalet, to jest to, że ja umiem poprosić. Jak byłam bardzo niezamożna, mieszkałam sama z Dorotką w Warszawie, to na przykład prosiłam, żeby mi czasami pan dawał na zeszyt różne rzeczy. Wiesz, ten zeszyt w ogóle nie istniał. On istniał w literaturze, przecież on nie istniał na woli w XX wieku, no jeszcze wtedy w XX. I prosiłam, że albo na przykład prosiłam, żeby mi sprowadził szparagi. Kosztowały 6 zł w puszce. Były bardzo drogie, ale od czasu do czasu miałam takie wrażenie, że mi się należą te szparagi i mojej córce Dorotce, że wiesz, nie ma pieniędzy na mnóstwo rzeczy, ale te szparagi może tak, wiesz, po 3 nam wypadało, żeby zjeść. Dzisiaj też pewno kosztują 6, więc, ale wyobraźcie sobie, że tak jak gdyby dzisiaj kosztowały 600. Więc prosiłam, żeby mi odłożyć jakieś gazety, prosiłam, żeby mi pani odkładała w warzywniaku zakupy, bo będę wracać o 5, to odbiorę i dawałam karteczkę i 21 zł, żeby się w tym zmieściło, wiesz, marchewka tam, błoszczyzna, coś tam. I tak dalej. Poprosiłam kiedyś pana na targu w Milanówku, panie Andrzeju, wiem, że pan tego nie ogląda, ale moja wdzięczność nie ma granic. Byłam kompletnie bez grosza i poszłam na targ. I pan Andrzej przywiózł samochód z warzywami i tam, nie pamiętam, czy to były buraki, czy jakieś inne warzywa w takich pęczkach i on odcinał, wiesz, to badziewie. I zapytałam, czy jeżeli ja mu poodcinam, to dostanę taki jeden pęczek. Siadłam w tym samochodzie i odcinałam. On to potraktował jako chyba moją zabawę, czy coś takiego. Ale ja powiedziałam, że nie mam pieniędzy, natomiast bardzo chętnie coś zrobię. I dostałam, wiesz, pęczek tego czegoś. Dostałam ziemniaki, kilogram. Więc wiesz, nie wstydzę się. Ja nie jestem wtedy żebraczką. Ja jestem osobą, której można pomóc. A to dużo. Tak. Powiedziałaś przed chwilą, że mam nadzieję, że to było flirtowanie ze mną, że to jest jedna z licznych twoich dobrych cech. Ja ci odbieram, że w tobie jest mnóstwo, większość dobrych cech. Nie, oczywiście, że tak.
Wiesz, no parę bym złapała, ale też we mnie jest bardzo dużo takiego no, nierozsądku, nieuporządkowania. Nie jestem w ogóle... Nie muszę być idealna. Chyba dobrze. Zawsze to uważałam za wadę. Wiesz, zastanów się, skończ, potem naprawisz. No skończę i co? Ile lat ma czekać książka, żebym ja dojrzewała razem z nią i poprawiała? Oczywiście, żebym poprawiła swoje poprzednie książki, bo już trochę inaczej piszę i może bym dodała Judycie więcej. Nie, nie wolno ci ruszać naszych ukochanych książek. Nie, nie wolno tego robić, bo wiesz, no rzeźbiarz tworzy rzeźbę i nie dłubię potem przy niej. Ona już jest, może zrobić inną, lepszą, gorszą, inną przede wszystkim. Więc nie muszę być perfekcyjna. I to uważam za swoją zaletę. Od kiedy nie musisz być perfekcyjna? Od zawsze, niestety. Mówię tutaj niestety celowo, bo jednak czasami to wiesz, ja raczej byłam taka, ja wam pokażę. Jak mój ojciec mówił, no, tu mi kaktus wyrośnie, jak ty ten kilim skończysz. To nie poszłam do szkoły i siedziałam całą noc i wkładałam po trzy nitki i widelcem. Ubijałam, bo nie miałam tego, wiesz, to ubijania i niech mu ten kaktus wyrośnie, bo ja wam pokażę jeszcze. Ale to też jest takie trochę dziecięce i głuptaskowate, rozumiesz, takie napinanie się. Zdawałam maturę z chemii i z fizyki po klasie humanistycznej. Tylko dlatego, że nikt nie zdawał z chemii i z fizyki. I ja postanowiłam, mało tego, nauczycielka od chemii powiedziała, mam nadzieję, że nikt z was się nie ośmieli zdawać. Sobie pomyślałam, a nie ośmieli. Otóż ja się ośmielę. No nie muszę ci mówić, jak to się skończyło. Nie zdałaś? Nie. Zdawałam we wrześniu. Fizyka mi jakoś poszła. Ale po co się tak mocowałaś z życiem? Właśnie. Co tak szłaś pod prąd? No właśnie. No powiedz. I cały czas właśnie w wyniku mojej terapii próbuję uzyskać odpowiedź na to pytanie. No to był idiotyzm, rozumiesz? Ja czasami wracam. Teraz wróciłam, bo jakoś wydaje mi się, że przy tej mojej chorobie jakoś też nie chcę, wiesz, walić w mojego męża wszystkim, co tam mam. A mam jednak trochę strachu albo takiej próby, wiesz, uporządkowania. Na przykład mój mąż nie chce ze mną rozmawiać, co będzie, gdybym... On mówi, nie, nie, nie chcę o tym słyszeć, tak nie będzie i tak dalej. Natomiast moja córka może o tym ze mną rozmawiać. Jest po prostu dorosłym, fajnym człowiekiem, który też sobie coś uporządkował. No ale wyobrażę sobie na przyjęciu, że podchodzimy do siebie, choć porozmawiamy o siebie. Ja sobie akurat wyobrażam. No. Byłabym zachwycona. No. Bo tak... Ale wiesz, ta kultura tego też, żeby pięknie... Jesteśmy bez makijażu, prawda? Tak. Co widać, słychać i czuć. Znaczy nie czuć. Ale też jak widzę przepięknie pomalowane kobiety i zawsze to miałam. Ponieważ ja bardzo długo się w ogóle nie malowałam. Byłam ciemna, więc miałam ciemną oprawę oczu. Ale sobie myślałam, o Matko Święta, taka jest cudowna. Z facetem do łóżka. On się potem budzi rano. Koło kogoś zupełnie innego. A ja jestem taka, jaka jestem, prawda? Aczkolwiek oczywiście bardzo lubię patrzeć na siebie w czasie tańca z gwiazdami, jak jestem wymalowana. Trzy dni chodziłam w jednym makijażu, bo tak mi było żal. Zmyć. Więc wiesz, nie, chyba nigdy nie przywiązywałam jakiejś specjalnej wagi do takiego robienia z siebie innej dziewczyny najpierw, a potem kobiety, niż jestem. Trochę to matka mnie za to karciła, bo mówiła, no wiesz, to jest jakiegoś mnie panie Boże stworzył, takiego mnie mos. To też nie jest całkiem prawda, bo jednak możemy się czegoś nauczyć. Możemy zrezygnować z ironii i z sarkazmu. Możemy zrezygnować z kontaktowania się z ludźmi, którzy nam nie służą. Możemy zmienić poglądy, jeśli się okazuje, że tam pod spodem coś było niefajnego. Możemy się zmieniać, ale dobrze, żeby to nie była dobra zmiana, tylko zmiana na lepsze. Co masz jeszcze do zrobienia? No jeszcze bym chciała napisać coś.
Koniecznie bym chciała mojemu mężowi pokazać Morze Śródziemne, ale on się boi latać. Ale w ogóle nie poleci? Nic, nic? Poleci, jak przestanę robić te złe rzeczy sobie, które robię. Chodzi o palenie? O Boże, no. I taki jest warunek, że jak przestaniesz palić, to poleci? No. Ale wiesz, jak to ciężko, po 50. Posłuchałam wszystkich rad, byłam na trzymaniu tych przyrządów, byłam na kursie, przeczytałam 3 razy książkę Alana Carra. I to jest silniejsze od ciebie? Nie, nie jest coś w stanie? Nie, nie jest silniejsze, już powoli się zbliżam. Ale jak powoli? Step by step. Ale że już ograniczyłaś, czy że... Nie, nie, ograniczyłam od razu. Nie, nie. Nie, no skończyłam z paleniem w domu, także... Nie no, aż tak nie potraktowałam tego lekko. Może powinnaś napisać książkę o śmierci? Napisałam Miłość w cieniu słońca, tak, którą uważam za swoją najlepszą książkę. Najważniejszą. I ona jest naprawdę o miłości. Ona jest o miłości i o tym, jak tę miłość zobaczyć. Nawet jeżeli czasami ktoś się do nas odwraca tyłem. Żeby zobaczyć też siebie w obliczu tych uczuć, które dostajemy. Jak czasami się nie potrafimy zachować, albo pogodzić z tym, albo uwierzyć, że ktoś nas kocha. Po prostu. Albo, że jak krzyknął, to już nas rzuca. A tymczasem naprawdę można się na kogoś gniewać i można go kochać. To były twoje odkrycia, więc osobiste też. No jasne, oczywiście, że jakoś tak. Czyli ta miłość też była dla ciebie wysoce zagrażająca w życiu? Myślę, że bardzo. Myślę, że bardzo. Że bardzo się bałam odrzucenia. W związku z tym też odrzucałam na wszelki wypadek też sama różne rzeczy. Bo tak działamy po prostu, zanim czegoś nie zrozumiemy. To zrozumienie przychodzi na ogół. Czasem późno, ale lepiej późno niż wcale. Ale przecież ty jesteś taka do kochania. Ja bym cię wzięła do domu i z tobą zamieszkała od razu. Ja bym też cię wzięła. No i tu mamy problem LGBT. Ale wiesz, właśnie tak próbuję to zrozumieć, chociaż już intuicyjnie to rozumiem, że musiałaś przyjść taką drogę długą. Jeśli to jest. Wiesz, jak człowiek jest zalękniony i jak jest dosyć smutny, to wchodzi, tak jak ja, to musi jakoś temu przeciwdziałać. W związku z tym stara się być wesoły. Jakoś mu to wchodzi w krew. Dzisiaj się już nie staram być wesoła, ale staram się naprawdę z każdego gówna uczynić nawóz. W sposób świadomy, dojrzały i dorosły. Od niektórych rzeczy trzymam się z daleka, bo one po prostu szkodzą. Ja ich nie naprawię, nawet gdybym włożyła w to całe moje cudowne i piękne serce ze wszystkimi dobrymi rzeczami. Po prostu należy się trzymać z dala od niektórych ludzi, od niektórych poglądów. Nie naprawiam świata. Nie umiem go naprawić. Nie potrafię, mierzyłam się z tym, nic z tego nie wyszło. Przepraszam was, to ja próbowałam zmienić. Ale mogę naprawiać jakoś, no swój kawałeczek, wiesz, swój kawałeczek ziemi. Czyli siebie, swój ogród. Swój pokój mogę posprzątać. Śmieci mogę posegregować. Masz takie już teraz głębokie poczucie, bo ja już mam, o tobie, nie o sobie, że ty nosisz coś bardzo cennego do tego świata i że w ogóle dobrze, że jesteś tutaj? Czasami mam. Czasami mam, ale to dzięki ludziom, którzy tak do mnie piszą, albo tak do mnie mówią, albo mówią, że coś się zmieniło dzięki mojej książce, albo dzięki temu, co powiedziałam, to czasami mam taki fajny płaszcz mi się robi, taki, z takiej ciepłoty i sobie myślę, okej. A jak ci ludzie tak nie piszą, to tego sama nie wiesz? Wiesz co, wiem to też czasami, ale milej jest jak... Jak napiszą. No jak
No, dostałam parę takich listów naprawdę, że gdybym nie była w terapii, to bym już naprawdę soduwa by mi wypływała po prostu każdą kępką moich włosów. Na pewno nie. No nie jestem taka pewna, bo naprawdę. Ale bardzo się cieszę z tej rozmowy też dlatego, że mam nadzieję, że inni też ją tak zrozumieją, bo ja też tak ją rozumiem, że tak cię widzę i to jest też takie, myślę, że może być dla ludzi takie budujące, że wiesz, że można mieć w sobie jakby tyle radości i właśnie wnosić to wszystko, co stąd weszłaś, po prostu obdarowałaś nas radością, optymizmem, takim szczęściem, a jednocześnie mieć w sobie niezwykłe pokłady smutku i nadal być szczęśliwym, być bardzo odważnym, być hazardzistą, być ryzykownym, a strasznie się bać, prawda? No właśnie i po prostu i mimo wszystko wyszarpywać sobie z tego życia, nie? Tak cię słyszę, że tak mi się wydaje, że taka jesteś mi totalnie bliskie, wydaje mi się, że taka jestem. I też próbuję to pokazać innym ludziom, że nie jesteśmy takimi oczywistościami. Nie, tak? Nie, że, składam się naprawdę ze wszystkiego. I że te słabości przekułaś w totalną siłę, bo prawda? I że też to jest wiesz co, niektóre zostały słabe. I też nie wstydźmy się swoich słabych stron. Bo to też nie polega na tym, że o matko, ja jestem zawsze hej do przodu. Nie, teraz jestem do przodu, za chwilę będę do tyłu. No tak po prostu jest. No. A jak człowiek siedzi i płacze, to dobrze, bo coś mu tam może lżej będzie od tych niesionych łez. A każdy z nas je niesie jakoś, nawet jak się nie przyznaje. A twoja opowieść o odchodzeniu była tak naprawdę opowieścią o tym, jak odchodziła moja mama. Więc też jakby byłam z tobą absolutnie w każdym słowie, które powiedziałaś i w każdym tym uczuciu, które powiedziałaś i że był w tym i smutek, ale też nawet się potrafiła wygłupiać na koniec, mieszając to ze łzami. Więc to też była taka opowieść o bardzo pięknym odchodzeniu, którą mi podarowała. A dzisiaj podarowałaś mi te swoje myśli. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję, Małgosiu, że mnie zaprosiłam. Dziękuję. Się przytulimy. Od dziś to ja maluję swój świat, znów pomaluję życie, nie twarz. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak.